Cześć, siemano ludziska, z tej strony Aba i witam was dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo serdecznie w czwartym odcinku z God Out of Hell. Więc tak ludzisko, ogólnie na samym wstępie chciałem wam tutaj naprawdę bardzo serdecznie podziękować, gdyż jak zapewne zauważyliście ostatnio na moim liczniku subskrypcji na moim kanale wybiło 500 widzów i bardzo bym chciał za to podziękować wam, gdyż jakby nie patrzeć, jest to w dużej mierze wasza zasługa, wy mnie oglądacie, więc tutaj bardzo bym chciał wam podziękować. Co do pytań, bo zapewne też takie się tutaj pojawią. Czy będę robił jakieś konkursy i specjale? Co do konkursów, to konkursu na 500 widzów nie będzie. Jest to głównie spowodowane tym, że mam taki konkurs zaplanowany na dwa razy większą ilość ludzi i nie chcę też, wiecie, robić tego wszystkiego, powiedzmy, na szybko. Nie chcę jakichś nagród na szybko ustalać, więc chcę po prostu, żeby konkurs, który dla was tutaj przygotuję w przyszłości, był po prostu jak najfajniejszy i wiecie, nie był jakimś drugim czy tam trzecim konkursem, tylko pierwszym. Tak więc konkursu na 500 widzów tutaj no nie będzie. A co do specjali, to ze specjalami tutaj też myślę może być ciężko, gdyż większość gierek, z których bym tutaj wam specjale chciał na przykład nagrać, no niestety na specjale się nie nadaje, lub też mogliście oglądać w którymś odcinku ze randomowego grania, jakby nie patrzeć. Tak więc, no wiecie, może być z tym kłopot, jednak wiecie, pożyjemy, zobaczymy i może jeśli taką gierkę znajdę, to takowy, wiecie, specjal powstanie. I tak, tyle informacji jeśli chodzi o podziękowania i przechodzimy do tego, co udało mi się tutaj zrobić pomiędzy odcinkami, gdyż powiedzmy tego jest troszeczkę. Więc tak, przede wszystkim jak tutaj wam zresztą pokażę, udało mi się zrobić powiedzmy troszeczkę akcji pobocznych w, no tutaj powiedzmy dzielnicy, jak to można nazwać. Nie zrobiłem ich dużo, jednak dostałem troszeczkę za to pieniędzy. Jak widzicie, tych pieniędzy teraz mamy troszeczkę mało, jednak tutaj poszło troszeczkę na różnego rodzaju ulepszenia, dzięki czemu nasz tutaj gad ma troszeczkę więcej umiejętności. Poza tym też pokupowałem tutaj amunicję do naszych broni, przede wszystkim ulepszając jeszcze naszą kuszę. Teraz możemy wystrzeliwać takie dosyć ciekawe, nazwijmy to, kołki drewniane, które z tego co zauważyłem i przetestowałem już na cywilach, działają nawet całkiem spoko. Jak potem trafi mi się okazja, to też wam tutaj pokażę. Oraz też standardowo pozbieram tutaj troszeczkę klastrów, dzięki czemu, jak tutaj zresztą zobaczycie, dało mi się zwiększyć troszeczkę, jakby nie patrzeć, umiejętności naszego gata. Mamy tutaj troszeczkę większy obszar, troszeczkę większe ładowanie i z tego co pamiętam, jeszcze tutaj zwiększyłem lekko lot. Mamy teraz możliwość machnięcia podwójnego, dzięki czemu, jak tutaj zobaczycie, tam potem, nie wiem czy tutaj będę mógł wam pokazać, ale mam nadzieję, że potem będzie to widoczne. O, teraz jest w prawym dolnym rogu, mamy takie dwa skrzydełka, więc możemy po prostu machnąć dwa razy i przyspieszyć nasz lot, dzięki czemu, wiecie, nie będziemy musieli co chwilę spadać. I tak, tyle rzeczy jeśli chodzi o to, co udało mi się zrobić pomiędzy odcinkami. Przechodząc do gry, gdyż dzisiejszy odcinek, więc z tego co tutaj sobie na szybko ustaliłem, będzie taki 30, powiedzmy 5-38 minutowy, tak jak miało to miejsce ostatnio. Więc tak, ogólnie w dzisiejszym odcinku myślę, że zajmiemy się dokończeniem misji lojalnościowej od Czarnobrodego. Jak tutaj widzicie, zostało nam jeden element, a mianowicie zbawienie i myślę, że zaczniemy robić jakieś inne misje. Ogólnie te misje lojalnościowe, z tego co się orientuję, one są tutaj najważniejsze, tak więc myślę, że ogólnie jakoś nam się tutaj opłacą. Więc tak, weźmy tutaj sobie na zbawienie i weźmy tutaj sobie oczywiście zaznaczmy, a nie mam już zaznaczone, dobra, weźmy tutaj sobie podlećmy. Ogólnie te wszystkie broni, o których wam mówiłem, przetestuję sobie, wiecie, potem. Zobaczycie, jak to mniej więcej działa. Mam nadzieję, że dzisiaj już nie będzie aż takich ścin. Oczywiście ściny jak najbardziej pewnie zdarzać się będą, gdyż wiecie, rów to rów, szczególnie jak jest to dodatek, powiedzmy, wydany na, nazwijmy to, szybko, więc no niestety czasem, kurczę, zablokowałem się lekko, czasem to wszystko, wiecie, nie radzi sobie jak najlepiej, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Widzicie, nas bombardują. Z tego co się zorientowałem, te bombardowania są spowodowane różnymi tutaj występującymi takimi punktami zapalnymi, czy jak to się zwało, i wystarczy, że przejmiemy taki i nie będą nas w danej części mapy bombardować, tak więc myślę, że coś takiego wypadałoby kiedyś zrobić. Kurczę, tutaj walnąłem przypadkowo o jakiś budyneczek. Widzę, że coś tutaj ludzie są nieszczęśliwi. Co ja mogę wam tutaj przetestować kosy? Cześć. Jak widzicie, działa całkiem akuratnie, całkiem znośnie. Właściwie zabija na hita. No dobrze, nie po to, żeśmy tutaj przyszli. Przyszliśmy po coś innego. Dobra, mamy tutaj standardowo łapać duszek. Pamiętacie, jest to gra właśnie w zbawienie i będziemy tutaj po prostu musieli manewrować. Ogólnie mam nadzieję, że nie będzie źle. Dobra, więc zaczynamy za 3, 2, 1 i lecimy. Tutaj Boże, a spacja. Patrzcie za moją głośną spację, naprawdę staram się to jakoś naprawić, ale musicie mi uwierzyć, że no nie jest za ciekawie. Kurczę, coś tutaj się lekko ścięło, ale
Co tam? Tak, musimy zdobyć co najmniej 2000. Mam nadzieję, że to dzisiaj jakoś w miarę znośnie pójdzie, bo już tutaj mapka sama w sobie jest bardziej przejrzysta. Jakby nie patrzeć, nie mam już za bardzo problemów z, ze zrozumieniem, gdzie co i jak, więc nie jest źle. Dobra, tutaj, kurczę, coś gościu nam tutaj spadł. Ale widzę, że już mamy brąz, więc nie jest tragicznie. Dobrze, weźmy to sobie. Cześć, człowieku, nie spadaj nam tutaj. Znaczy, tutaj ominęliśmy gościa, którego właśnieśmy tutaj uderzyli naszą supermocą. Dobra, mamy srebro. I spróbujemy jeszcze tutaj zrobić... Próbujemy w sumie zrobić złoto. Tutaj nam nawet dobrze idzie, więc właściwie czemuż nie. Kurczę, tutaj widzę, że spadłem lekko. Dobra, lecimy jeszcze tutaj. Cześć, człowieku! Przeżyj! Nie udało nam się go uratować! Dobra, to może ty przeżyjesz, dobra. Ty się ciesz zbawieniem. Dobra, udało nam się to zrobić na złoto i właściwie tyle, no. Nie mamy tutaj wyższych leveli, więc jakby nie patrzeć, nasza minigierka jak zwykle się kończy. Zbawienie ukończono. Zaraz zobaczymy, ile za to, żeśmy kasy dostali. Całkiem przyzwoicie, 10 tysięcy, wiecie, zawsze 10 tysięcy to jest coś, zapłata. A, spoko. Zawsze wiecie coś, zawsze trochę kasy będzie. Dobra, i wczytywanie standardowo, jak wiecie, jak żeby inaczej, wczytywanie w rowach jest rzeczą normalną. I z tego, co mogę się tutaj zorientować, udało nam się zrobić tą misję u Czarnobrodego, przynajmniej mam taką wrażenie. Nie, musimy wrócić do Czarnobrodego, musimy mu misję tylko oddać, dobra. Chciałem, że jeszcze będziemy musieli coś zrobić, wiecie, tak czasem bywa w różnego rodzaju gierkach, że niby koniec, a tutaj nie, a tutaj mamy jeszcze coś dodatkowego, ale widzę, że nie jest źle. Dobra, staramy się tutaj zadokować albo wylądować. Mam coś w tym stylu. Mam nadzieję, że mi nie uderzy, nie uderzy mnie, dobra. Kurczę, coś mi tutaj tnie. Za dużo poligonów dla Frapsa i innych takich. Dobra, robota. Okej. Dobra, lojalność Czarnobrody ukończona i dostaliśmy awans z tego, co tutaj widzę, więc zobaczmy sobie szybko, co tutaj możemy. Mamy uzbrojenie do pistoletu, z którego nie korzystamy i co do premii, mamy premię, zapłata za klaster, czy chcemy to, nawet chyba nie mamy kasy, ale nie, zobaczmy jeszcze sobie tutaj na szybko ulepszenia, wybuch penetrujący czas trwania. Nie jest to w sumie jakieś głupie ulepszenie, co tutaj mamy, tutaj nic nie mamy. Tutaj zobaczmy co do tych ulepszeń, odległość, mamy obrażenia. Patrzę, że tak sobie często sprawdzam, ale zawsze jestem ciekawy, co tutaj jest nowego. Dobra, widzę, że nawet całkiem spoko mamy ulepszenia i lecimy w sumie dalej. Widzę, że jest 7 minuta i nawet dzisiaj idzie jakoś łatwo. Dobra, idziemy do Szekspira. No, kliknij się, wróć do Szekspira, dobra. Musimy się spotkać z Szekspirem. Będziemy zająć życie, musieli walczyć w jakimś dziwnym klubie, jakby nie patrzeć. Tak, kluby w sumie, w których jest Szekspir, są nawet całkiem spoko i szczerze powiedziawszy... Wiecie, zawsze fajnie to wygląda. Dobra, zobacz, która to jest minuta. Jest więcej, 8 minuta. Nie uderz nas. Prosiłem cię pocisku, nie uderzaj we mnie. I spadliśmy pod jakąś, nie wiem, pentagramową ciężarówkę. Świetnie, polecam. Proszę cię, gro, dlaczego tak się tniesz? Nie wiem dlaczego, ale optymalizacja to optymalizacja i czasem się chyba jej za dobrze zrobić nie da, jak widać. Dobra, tutaj mamy siedzibę ultory, dobra, mamy 600 metrów, to nie jest aż tak źle. Będziemy sobie lecieć tak, nie wiem, akrobacyjnie nad ulicą. Z, nie wiem, 30 FPS-ami, polecam po prostu. Aktualnie możemy sobie lekko posprintować, bo sprint, wiecie, też całkiem spoko. Dobra, mamy tutaj już 300 metrów. Dobra, rozdroża duchów zbadane, okej, zbadaliśmy jakiś ciekawy region. Z tego, co tutaj widzę. No weźmy tutaj sobie już kawałek, podlećmy. Nie wiem, czy to nam da cokolwiek, bo i tak nam, już wiecie, mamy już wyczerpane po części skrzydełka, ale wiecie, zawsze tam podlecieć można, dobra? I wchodzimy. Proszę, kurczę, nie zdążyliśmy otworzyć drzwi, padło nas, no dobra. Trudno, w każdym razie idziemy się spotkać tutaj z Szekspirem, Boże, idziemy w tamtą stronę. Dobra, tak jak widzicie, party hard, impreza, wszystko jest, wszystko musi być. Dobrze, cześć Szekspir. Witaj. Marzył o oficjalnym przyjęciu. Dobra, czas gry, w ogóle będę miał wkrótce jakieś osiągnięcie, cokolwiek. Dobra. Okay.
Dobra, udaje się do punktu startowego chaosu, więc będziemy musieli tutaj rozpętać chaos jak zwykle. Chaos, wiecie, jest fajną minigierką, więc tutaj myślę, że nam się jakoś to uda. Mam nadzieję, że tym razem nas nic nie uderzy. Z tego co zauważyłem, te pociski tutaj pojawiają się chyba tylko i wyłącznie wtedy, właśnie z takich punktów jak tutaj widzicie, tylko i wyłącznie wtedy, gdy latamy, chyba żeby właśnie nas sprowokować do tego, żeby, wiecie, to wszystko zniszczyć. Tak więc tutaj, jeśli będziemy się na razie poruszać piechotą, nie powinno być większych, myślę, problemów. Dobra, tutaj mamy chaos, no. Proszę cię, gad, leć jakoś, bo jest zawsze szybciej. Dobra, idź do punktu. Okej, okay, więc zaczynamy. I znając życie, będziemy tutaj musieli nachrzanieć. Dobra, mamy tutaj, o, mamy coś, jakąś ciekawą broń. Tak, to jest jakiś granatnik z tego co widzę. Dobra, mi się już podoba, mi się już podoba fajny granatnik. Jakby nie patrzeć, nie wiem nawet jak się ta broń nazywa, ale szczerze powiedziawszy... Jak? Żabomiot chyba, żabomiot, tak. Żabomiot, okej. Okay. To żabomiot już się staje kolejną moją ulubioną bronią w tej grze. Wygląda całkiem spoko. Dobra, i musimy tutaj zrobić masakrę na mniej więcej 150 tysięcy, więc myślę, że nam się tutaj uda, tak? Nie jest to jakieś trudne, tylko kurczę, cały czas mnie coś przewraca. Przewracają mnie wielkie opony, jak ja tego nie lubię. Nie lubię, jak mnie przewraca element otoczenia, który powinien być tutaj, wiecie, taki troszeczkę mniej ragdolowy albo coś w tym stylu. Dobra, anyway. Tak, strzelamy żabami. Czego to w grach nie było. Dobra, udało nam się zrobić na brąz i jeszcze może spróbujemy na srebro. Ile tutaj? 300 tysięcy? To, może się uda. Się widzę, palę lekko, ale to co tam. Dobra, będziemy strzelać w ciebie, cześć. Cześć latający demono szatanie, witaj. Dobra, musimy to w ogóle... W ogóle patrzę, że tego praktycznie przeładowywać nie musimy. To jest praktycznie, nie wiem, tak szybkie, że cokolwiek. Dobra, udało się zrobić na srebro i lecimy jeszcze na złoto. A co się będziemy, a co? Dobra, lecimy. W ogóle bardzo dużo zdrowia mam, żebym też nie wykrakał, ale kurczę, jakoś tak dobrze nam idzie. Może dlatego, że sam poziom trudności tej minigierki no nie jest jakiś specjalnie wysoki. Dobra. Idziemy cię zatłuc tutaj. O, pięknie, piękny wybuch. Dobra, przeładowuj. Dobra. I 3, 2, 1 i wybucha, dobra. Udało nam się chyba to zaliczyć na złoto, tak? Udało nam się tutaj chaos ukończyć. Będzie na złoto? Będzie na złoto, dobra. Więc mamy ukończone na złoto. Dzisiaj, kurczę, jakoś szczególnie dobrze nam idzie, jakby nie patrzeć, nie jest aż tak źle. Dobrze, zapłata. Mamy tutaj hajsów dosyć dużo i mamy dosyć duży level, więc lecimy dalej, ludziska, lecimy dalej, nie możemy się tutaj zatrzymywać. Ten gat nasz się bardzo cieszy i kolejny ekran ładowania. Jakbym po prostu, uwielbiam to, uwielbiam ekrany ładowania, po prostu świetne. Dobra, udało się tutaj ogarnąć to wszystko. Weźmiemy sobie tutaj troszeczkę zdrowia, bo wiecie, zdrowie zawsze się przydaje. Dobrze, i lecimy po kolejną część misji. Dobra, piekielny pośpiech. Piekielny pośpiech to jest, wiecie, minigierka, w której musimy tam się, z tego pamiętam, ścigać. Weźmy sobie jakąś tutaj broń. Dobra, no ja bym chciał tutaj checkpoint. Ja bym chciał tutaj jakiegoś checkpointa. Dobra, dziękuję. A, tutaj blisko. Myślałem, że gdzieś dalej. Dobra, to lecimy. Raczej, wiecie, będziemy się ścigać. Dobra, spróbujemy to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Piekielny pośpiech. Dobra, przelatuj między punktami. Dobra. Lecimy. Musimy jak zwykle przelatywać między tymi punktami w dosłownej, wiecie, kolejności. To był jeden w sumie z błędów, które tutaj popełniłem ostatnio, gdyż jak pewnie wiecie, musieliśmy to powtarzać i było to z tego, co tam potem zauważyłem na nagraniu, spowodowane głównie tym, że nie robiłem tego po kolei, tak? Nie było to robione po kolei, przez co gra mi nie chciała tego zaliczyć. No i wiecie, wyszło jak wyszło, tak? Nie było to może najbardziej udane wtedy minigierka, ale wiecie, co tam. Dobra, musimy tutaj polecieć. Proszę się, gro, nie tnij. Ja cię tutaj proszę. Dobra, lecimy tutaj. Lecimy, tak? Dobra, weźmy sobie tutaj, bostnijmy tymi skrzydełkami, machnijmy nimi. Mam nadzieję, że się uda. Kurczę, idzie bardzo, bardzo sprawnie. Coś aż za sprawnie, coś tak czuję. Dobra, udało nam się, kurczę, udało nam się to zrobić na złoto, ludziska, więc jest całkiem spoko. Możliwe, że dzisiaj mam jakiś dobry dzień w sumie, jeśli chodzi o rowa. Dobra, więc lecimy dalej, kurczę, widzę, że idzie całkiem sprawnie, nie ma tutaj jakichś specjalnych postojów. Dobra, mamy troszeczkę kasy i udało nam się dobić do kolejnego levelu, więc jest całkiem spoko. Możemy w sumie zobaczyć, co tam mamy, bo wiecie, zawsze pewnie jakieś ulepszenia tutaj będą. Sobie jeszcze zerknę, którą mamy tutaj minutę, więc mamy 15 minutę i mamy w tej chwili godzinę 13. Tak, bo jestem dzisiaj trochę rzeczkę, powiedzmy, wcześniej w domu, więc jest całkiem spoko.
A ktoś, jak się ma, powiedzmy, zastępstwa umożliwiające pójście do domu wcześniej. Dobra, mamy tutaj jakieś rzeczy z awansu, uzbrojenia do pistoletu maszynowego, to nie jest głupi pomysł. I dwie ręce pistolety, o, to musimy kupić, to jest po prostu flagowa rzecz u świętych, musimy mieć dwa pistolety. Prawda, z pistoletu się rzadko korzysta. Wybuch obszar, to w sumie możemy sobie zaakceptować, to myślę, że się jakoś tutaj opłaci. Tupnięcie, ładowanie, to sobie myślę, kiedy indziej możemy ulepszać. Aura, co do aury mamy? Obszar, no to obszar na razie chyba aż tak potrzebny nie będzie. I lot, lot jest dosyć ważny. Wydajność, dobra, wydajność w sumie możemy potem sobie klaster pozbierać i myślę, będzie spoko, dobra. Co mamy kolejną rzeczą? Mamy przetrwanie, dobra, lecimy na przetrwanie. Widzicie, tutaj jakoś bardzo blisko są te misje, nie wiem dlaczego, ale chyba gierka mnie lubi i wreszcie zrozumiała, żebym nie latał tutaj po połowie mapy. Dobra, mamy tutaj przetrwanie, więc zabieramy się. Z tego co pamiętam, przetrwanie już tutaj mieliśmy, właśnie musimy tutaj po prostu używać naszych, wiecie, naszych broni i po prostu zgładzać to, co się rusza i to, co jest, jakby nie patrzeć, złe. Dobra, ja tu sobie wezmę nasz piękny fotelik. Ło, czyżbyśmy mogli tutaj strzelać? Możemy strzelać, dobra. Możemy strzelać, słuchajcie, możemy strzelać z tego naszego foteliku rakietowego, więc jest całkiem spoko. Ale my będziemy sobie, wiecie, będziemy myślę tak strzelać w normalnym trybie, bo to nam troszeczkę więcej chyba amunicji zżera, tak? Jak widzicie, mimo tego, że mamy 10 tysięcy pocisków, to strzelanie za pomocą takich rakietnic, no nie wiem, czy byłoby jakieś tutaj logiczne. Dobra, weźmy to sobie w ambulans walnijmy, to sobie walnijmy w nasze piękne służby porządkowe. Cześć. W ogóle jakiś karawan przejechał, Boże, karawan w piekle, polecam. Nie dość, że nie żyjesz, to jeszcze nie żyjesz podwójnie. No kurczę, co mnie tutaj strzelacie? Co mnie tutaj, luda, strzelacie? Trochę marnuję to, ale... Co tam, wiecie, amunicja do rakietnicy jest zawsze, zawsze spoko. Dobra. Tutaj będziemy pięknie was nawalać. Dobra, trzecia fala. W ogóle widzę, że strasznie, strasznie mnie poniewierają tutaj. Nie jest fajne. Wow, ale piękne uderzenie. Wiedziałem, że się w ogóle tak da z pozycji fotela, ale... Skoro się da, to będziemy używać. Skoro można, to czemu nie? Wow, idzie, dobra, idzie ładnie. Ładny jest to dźwięk uderzenia, bardzo mi się to podoba. Dobra, tutaj będziemy ci strzelać, cześć. Cześć, panie milicjo. Dobra, zostało nam chyba 9 przeciwników tutaj, jakichkolwiek. Byleby to byli rzeczywiście przeciwnicy, bo czasem gra nie chce zaliczać, wiecie, różnych tutaj osób. Dobra, stało nam tutaj jeszcze kilku. Lenistwo zabijania, Boże. Taki tam postęp. Dobra. I została nam jedna osoba. Dobra, udało się zrobić przetrwanie. Ogólnie nie wiem, czy to było jakieś trudne, czy nie. W każdym razie poszło nam dosyć sprawnie, tak? Nie było to jakieś specjalnie wymagające. Dobra, i lecimy z kolejną częścią. Widzę, że dzisiaj idzie całkiem świetnie. I całkiem dobrze. Dobra, co mamy kolejne? Zakład ekstrakcji. Dobra, będziemy musieli przejąć ten zakład. On już jest troszeczkę dalej, ale myślę, że tutaj nie będzie specjalnych problemów, żeby tam dolecieć. Okej, okay, tutaj możemy sobie w sumie pozbierać klastry. Czy tam cokolwiek to jest, są akrobacje lotnicze, poprawka. I po części klastry, dobra. Więc lecimy, tutaj mamy kolejny zakład. Stare zakłady są takie, powiedzmy, dosyć proste. Weźmy sobie naszą kuszę, bo nasza kusza tutaj by się nam bardzo przydała. Dobra. Musimy rozwalić te punkty. Raczej je przejąć, jakby nie patrzeć, tutaj nie mogą nas za bardzo strzelać. Dobra, udało nam się jeden punkt przejąć. I lecimy do kolejnego ludziska, idziemy do kolejnego i uderzenie. Jak zwykle tutaj ładnie przejmujemy. Nie wiem, czy to jest jakieś wymagające, czy nie, ale zawsze się, wiecie, sprawdza. Jak widzicie, nasza kusza, powiedzmy, radzi sobie z tym całkiem całkiem spoko. Jak widzicie, ona tak praktycznie zdejmuje na hita, tak? To jest bardzo dobre ulepszenie. Dobra, i lecimy tutaj do trzeciego naszego punktu. Kurczę, czemu nam tam przejmują? Czybyśmy tam utracili punkt? Tak? Kurczę, chcieliśmy, kurczę, ej, tu ej, przychwyciliśmy tutaj punkt. Ej, kurczę, czemu nam żeśmy zajęli, a tutaj nam, tutaj nam punkt się rozwala. Kurczę, nie wiem, o co chodzi. Ja poczekam, aż nam się tutaj po prostu, nie wiem, zajmie, czy coś takiego, ale... Nie wiem, możliwe, że to był jakiś lag, albo ewentualnie nie mogę być, muszę być w danym miejscu przez większość czasu, żeby to, wiecie, zająć, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Dobra, no i czemu nam tutaj nie przyjmuje? Tam musimy polecieć, ale kurczę, czemu nam tutaj nie zatwierdza? A, bo tutaj żeśmy stracili, dobra, straciliśmy tutaj punkt, tak?
Czy nam stukę dyduką, dobra. Już szczaję, o co chodzi tutaj. Widocznie nam ten punkt się jakby, nie wiem, przejął z powrotem przez przeciwników. Nie wiem dokładnie, o co w tym momencie chodziło, no ale dobra, udało się to przejąć. Dobrze, i lecimy ponownie do kolejnej części. Lecimy do kolejnej części ludziska. Nie można tutaj zwlekać, nie można... nie można tutaj, wiecie... nie wiem... Nie można tutaj spowalniać czegokolwiek. W każdym razie lecimy do zbawienia. Zbawienie już myśmy dzisiaj mieli. Kurczę, widzę, że dzisiaj idzie całkiem sprawnie. Dzisiaj idzie całkiem spoko, więc... Ja takie odcinki mógłbym mieć, powiedzmy, przez większość czasu. Mi się takie odcinki tutaj podobają, gdzie nie mamy specjalnie dużych problemów. Dobrze, zobacz, która to jest minuta. Widzę, mamy 20 mniej więcej minutę ludziska, więc powiedzmy, jest to taka połowa odcinka. Jeszcze myślę, że tak 18 minut i myślę, że będziemy kończyć. Dobrze, więc lecimy tutaj do zbawienia, do punktu, w którym będziemy tutaj zbawiać ludzi od grzechów i będziemy ich łapać w powietrzu, cokolwiek. Dobra. Podejść tutaj, gad. Tutaj nie laguj się, proszę, gro. Mam już, kurczę, mam 6 FPS-ów miałem przez chwilę, dobra. No, ale bywa. No, czemu nam tutaj misja się nie załączyła? Co się dzieje? Czemu nam misja się tutaj nie załącza? Czekajcie, muszę tutaj coś zrobić, bo widzę, że coś nam się zlagowało mocno. Opuść misję, czekaj. Musimy na chwilę opuścić misję, bo coś nam się... coś nam się tutaj, widzę, zlagowało. Nie chciało nam się tutaj wczytywać. O, dobra, już mamy. Widzicie, takie czasem problemy są i... No, bywa. Nie jest może wszystko idealne. 3, 2, 1... I lecimy. Dobra, lecimy tutaj po tych ludzi śmiesznych. Dobra. Cześć, człowieku, ja cię tutaj uratuję, proszę, nie spadaj niczym małysz. Nie wiem, ze skoczni, cokolwiek. Albo nie skacz, wiecie. Wiecie pewnie, o co chodzi. Dobra, lecimy. Ja widzę, że... O. Bardzo nam się fajnie odnawiają te wszystkie rzeczy. To mi się bardzo podoba. No, nie, tutaj ewidentnie to nie był dobry ruch. No. Daj nam się, człowieku. Dobra, to widzę, że nie zdołaliśmy go tutaj jakoś dosięgnąć. Dobra, ale przynajmniej tego człowieka tutaj dosięgniemy. No, dobra. I ciebie tutaj uratujemy. Okej. Okay. I mam nadzieję, że jeszcze tutaj kogoś się uda. Tutaj, o, tutaj możemy w sumie ciebie uratować. No, mam nadzieję, że to nam się jakoś może uda na jakąś dobrą ocenę. O, teraz widzę, mi gra już lepiej działa. Możliwe, że się tutaj ta część mapy po prostu zdążyła, powiedzmy, wczytać po tych paru minutach. Przynajmniej tak sądzę. Dobra, lecimy tutaj po ciebie. Podbijemy się. Dobra. Nie dolecimy. Nie fajne. Dobra, ale mam przynajmniej na razie czego tą misję i tak na... jak on się nazywa? Na brąz. Tylko bardzo wolno lecimy, to nigdy nie wróży dobrze. Ale przynajmniej może tego gościa uratujemy. Dobra, udało nam się. Czyść. Okej. Okay. Lecimy. O, tutaj jakiś gościu sobie lewituje. Okej. Okay. Mamy jeszcze 50 parę sekund, nie wiem, czy nam się uda na jakiś wyższy level, ale wiecie, zawsze można spróbować. Dobra, tutaj nam jakiś gościu spoczywa, czy tam coś w tym stylu. Dobra, tutaj mamy ciebie, tutaj mamy ciebie. Jeszcze tutaj nam został jakiś gostek lewitujący. Moglibyśmy troszeczkę więcej kasy za to dostawać. Nie patrzę się, nie jest to jakoś zadowalające. Dobra. No, o, pięknie, dostaliśmy combo przynajmniej. O, tutaj gościu sobie spada, czyść. Dobra, dobra i... Okej, dobra, mamy przynajmniej na srebro ludziska. Jeszcze może nam się uda na złoto, chociaż bardzo w to wątpię. Spróbujemy tutaj jeszcze polecieć z trochę innej strony, bo tutaj widzę, że ja cały czas krążę w takie kółko dziwne. Dobra, okej. O, pięknie. Zbawca dusz. To ja... Kurde. Już chyba nam się nie uda, dobra. Wiesz co, już sobie tutaj damy chyba spokój, bo widzę, że nam 4 sekundy zostały, dobra. Więc udało nam się to zaliczyć na srebro ludziska, więc nie jest całkiem źle. No, na złoto, wiecie, nie było, ale myślę, że tutaj przynajmniej, wiecie, pójdziemy dalej i nie będzie aż tak tragicznie. Dobra, udało nam się tutaj to zrobić. Mamy troszeczkę, wiecie, zawsze kasy, więc nie jest źle.
i lecimy dalej, tak? Musimy lecieć dalej. Z tego co się orientuję, była to ostatnia misja u Szekspira, tak więc myślę, że tutaj będzie ok. Będziemy musieli po prostu chyba do niego wrócić, jeśli się nie mylę. Dobra, weźmy sobie tutaj, zaznaczmy, gdzie mamy iść. Wróć do Szekspira. Dobra, więc wracamy. Tylko gdzie mamy lecieć, bo to jest takie trochę ważne, wiecie, pytanie, bo tak krążyć po mapie to tak niefajnie. Tutaj w ogóle mamy jakiegoś gościa. Cześć. O, czy tutaj się, panie, tak siłujesz? No nie, nie podbijaj się. No kurde, chciałem go zdjąć, policjo. Co ty, policjo, taka zła jesteś? Chciałem go zdjąć, tylko mi się gad, nie wiem, dlaczego podbił, no ale dobra. Dobra, lecimy tutaj, mamy 300 metrów, ludzie. Mamy 300 metrów. Możemy sobie zboostować naszą podróż, nasz lot. Powiedzmy, to jeszcze sobie przy okazji klastera złapiemy. Klaster mocy po prostu. Przynajmniej już nas pociskami tutaj nie biją. Wejdźmy tutaj sobie i spotkajmy się tutaj z Szekspirem, tak żeby tą misję już wkrótce w końcu ukończyć. Dobra, i z tego co tutaj się orientuję, będziemy mieli chyba jakąś, kurczę, nową supermoc. Nowe tupnięcie mocy. Dobra, mamy tupnięcie mocy takie co zwykle, ale... dobra, aby wybrać tupnięcie, dobra. To jest łatwe, no my tego już używamy w sumie od, wiecie, czasu. Dobra, no tupnięcie mocy działa jak działa, no. Jakby nie patrzeć, nie jest... Nie ma jakiegoś tutaj większego problemu. Dobra, tej chochliki będziemy mogli teraz zabijać. Może nie to, chciałem aury użyć, zawsze mi się myli. No, aura, pod którym była aura? Nigdy nie pamiętam, ludzie, naprawdę. Tupnięcie, dobra. Tupnięcie działa, dobra. Użyj tupnięcia, potem strzel, dobra, musimy tupnięcie, nie wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego zawsze mam wrażenie, że aury tutaj użyć, zobaczcie. Tak jakoś szybko, nie wiem dlaczego przeczytałem. Dobra, i to tyle właściwie z tego samouczku? Widocznie tak, widocznie gra, nie wiem, chciała nam podsunąć coś, co de facto mogę wiedzieć od 3 odcinków, no ale wiecie, lepiej późno niż wcale. Dobra, spotkaj się z Szekspirem, będziemy musieli pójść z powrotem chyba do Szekspira. W sumie nie wiem, czy to jest jakaś dalsza część misji, ale chyba tak, pójść do Szekspira. Dobra, spójrzmy sobie do niego, no byliśmy co prawda u niego przed chwilą, no ale powiedzmy, że gra ma jakieś takie dziwne postrzeganie, nie wiem, czasu, przestrzeni, czegokolwiek. Tutaj weźmy sobie motorek, bo motorek zawsze spoko. Dobra, lećmy sobie motorkiem, bo mi się widzę, skończyła tutaj możliwość. Dobra, Goat. Fajna nazwa tego motorka. Dobra, weźmy tutaj sobie, skręćmy. Czy mi się podobają w rowie te, powiedzmy, oznaczenia, gdzie się jedzie. Fajnie nawet są wyświetlane, nie jest źle. Dobra, podjedźmy sobie tutaj pod sam klub. A co z tym będziemy? Dobra, cześć człowieku, ja tutaj sobie idę. Tu enjoy life. Albo, nie wiem, nie, enjoy life, bo w sumie ty nie żyjesz. Dobra, jedźmy sobie tutaj i spotkajmy się ponownie z Szekspirem. Nie wiem, jaki to miał sens fabularny. Dobra, lojalność Szekspira ukończona, dobra, i mamy awans z tego co tutaj widzę, więc jest całkiem spoko. Dobra, weźmy tutaj sobie, dobra, mamy możliwość zbierana ilość zdrowia podwiększyć. W sumie wiecie co, damy to sobie, to się zawsze jakoś może przydać. Weźmy to sobie, zatwierdźmy. Co do zdolności, wytrzymałość, o, to jest dosyć spoko, to też myślę możemy tutaj sobie dodać. Co do uzbrojenia, amunicja strzelba, o, to ja rozumiem. Strzelba, wiecie, zawsze się tutaj przyda. Co do... O, jeszcze mam jakieś uzbrojenie. O, myślałem, że to wszystko. Uzbrojenie. Co mamy tutaj? Mamy jakieś tutaj? Nie mamy. Premia jakieś mamy tutaj. Premia. Wymiana. Dobra, punkty doświadczenia. Tutaj chyba nie będziemy tego robić. Dobra, i czy mamy magię nową? Nie mamy nowej magii. Dobra, z tego co widzę, no zostało nam, powiedzmy, tutaj jeszcze troszeczkę czasu. Jakby nie patrzeć, mamy w tej chwili 30 prawie minutę, więc myślę, że możemy je tutaj jakąś porobić mniej ważne jakieś akcje poboczne, tak żeby już nie zaczynać, wiecie, tej nowej misji. Możemy tutaj na przykład zrobić jakąś mniejszą akcję typu przetrwanie, tak żeby, wiecie, tutaj mieć jakieś, jakby nie patrzeć, jakieś doświadczenie, jakąś kasę. Właściwie czemu nie, wiecie, można zawsze coś takiego zrobić. Będziemy mieć, wiecie, przy okazji zawsze więcej czegokolwiek. Jeszcze widzę, mamy punkt zapalny, to wam przy okazji pokażę, jak ten punkt zapalny tutaj się przyjmuje. Weźmy sobie tutaj... weźmy jakąś sobie tej broń. On chyba tutaj powinien być. Gdzie on tutaj jest? Czy on tutaj? A, jest na górze, dobra. Przy okazji wam może postaram się. Kurczę, gdzie to jest? Bo bym pokazał chętnie, jak to wygląda, tylko. A, dobra.
Dobra, nie chcę mi się teraz tego szukać, ale w każdym razie pokażę wam, jak tutaj gdzieś będziemy przychodzić, jak taki punkt wygląda. Gdyż właśnie z tego miejsca strzelają do nas i wiecie, kończy się to czasem źle. O tej mamy jakąś możliwość cokolwiek, tupnięcia czy czegokolwiek, nie wiem. Zawsze mi się to kojarzy, żeby tutaj typnąć, ale cokolwiek. Dobra, ile tutaj zostało? Chyba nie dużo. W ogóle mamy już kosę, świetnie. Dobra. Zaktywuj iglicę. O, mamy tutaj iglicę, wyrwij serce iglicy. Tutaj możemy, o, możemy tutaj właśnie pozbawić tej iglicy użyteczności. No, strzelaj, czemu tutaj nie strzelasz? Dobra, możemy tutaj w sumie to spróbować dezaktywować, zanim oni się tutaj połapią. Ogólnie tutaj jest taka zasada, że jak w nas strzelą, tam chyba 2-3 razy, to automatycznie tą iglicę tutaj tracimy. No i wiecie, nie mamy możliwości, wiecie, kontynuowania. Po prostu musimy zaczynać od po prostu podstaw, tak więc no jest dosyć nieciekawe. Dobra, weźmy sobie tryb przetrwania, weźmy sobie standardowo rakietnicę i weźmy sobie nasz fotelik zagłady, bo czemu właściwie nie? Wiecie, fotel to jest zawsze fajna rzecz. Oto, że ogólnie tutaj te wszystkie, nazwijmy to, no nie wiem, przełączenia trybów są takie, powiedzmy, powolne. No nie jest to, wiecie, takie automatyczne i szczerze powiedziawszy zajmuje troszeczkę tutaj czasu. Kurczę, no co tak my tracimy tutaj zdrowie? Tutaj widzę, że no strasznie, wiecie, strasznie nas tutaj poniewierają. Tutaj w ogóle mamy jakichś dziwnych ludzi przybranych za maskotki. Dobra. Idziemy tutaj was zniszczyć. W ogóle, jakie to wytrzymałe jest? Jakie to jest wytrzymałe? Czy wy widzicie, jacy ci ludzie są tutaj praktycznie pancerni? Boże, co to ma być? Dobra. Tak, Boże. Co to w ogóle jedzie? Dobra. Strzelamy. Okej. Udało nam się tutaj wykonać jakieś fajnego killa. Dobra. Lenistwo zabijania, ta. Dokładnie. I w ogóle chyba już nie możemy tego odpalić naszego drugiego trybu, bo tak patrzę, że chyba mamy za mało naboi. W sumie wiecie, to naboje możemy też pójść kupić, bo one się tutaj mogą przydać jakoś. Dobra, i udało się tutaj zrobić misję właściwie taką szybką, poboczną, przetrwanie. Więc jeszcze tak na szybko sobie możemy, wiecie, co tutaj pójść. I w sumie będziemy już niedługo kończyć do sklepiku z bronią. Przy okazji może coś się ulepszymy i zawsze będzie dodatkowa amunicja. Dobra, weźmy tutaj sobie podsprintujmy. Tak, ktoś jak zwykle gra w CS-a, dobra. Weźmy tutaj sobie, podejdźmy do tego, już przy okazji, wiecie, sobie kosę zniwelujemy, bo kosa to nigdy nie jest dobra rzecz. Boże, gdzie to jest? Gdzie to jest? Ja nigdy się nie orientuję. O, zbraliśmy coś. Braliśmy jakieś księgi, ciekawe. Dobra, pozbądź się kosy. Dobra, i kupmy sobie tutaj amunicję, przede wszystkim amunicję do naszych rakietniczek, jak ja to ujmę, i do naszego fotela. Bo fotel się zawsze tutaj przydaje, do naszej kuszy. Przy okazji jeszcze tutaj możemy sobie dokupić. Dobra, i weźmy sobie tutaj, zobaczmy, czy możemy coś fajnego kupić. Dobra, mamy czachę jakąś taką dosyć ciekawą, mamy tutaj jakieś rakietnice, kurczę, kupimy sobie, wiecie co, kupimy sobie tej żabomiota, bo żabomiot zawsze spoko i żabomiot tutaj może się tutaj przydać. Nie wiem, jak on działa z amunicją, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Dobra, weźmy sobie rozmiar magazynka od razu, zasięg, weźmy, wiecie, sobie to ulepszym, bo czemu nie? Co do naszego magmowe działo, to jest w sumie dosyć ciekawa rzecz. Weźmy sobie na razie może nasz fotel tutaj ulepszmy. Liczby rakiet, o, liczby rakiet przede wszystkim, prędkość oczywiście. Jak widzicie, mamy troszeczkę kasy, więc właściwie czemu nie. Możemy też ulepszyć naszą kuszę, możemy tutaj, co tu możemy? Możemy obrażenia podpisować, a co? I możemy jeszcze rozmiar magazynka, bo rozmiar magazynka zawsze się przyda. Jak widzicie, mamy tutaj koło wacizna, czy tam jak to się czytało. W każdym razie jest to ulepszenie, które jest dosyć fajne. Kurczę, co my tutaj mamy? Diamentowy żądło, Boże. To ja myślę, że może być dosyć ciekawe, tylko nie możemy tego kupić, bo kosztuje dosyć dużo. Celność, czy tutaj potrzebujemy? Nie, chyba tego na razie nie będziemy ulepszyć. Możemy za to ulepszyć nasze zwykłe pistoleciki. Myślę, że możemy troszeczkę obrażeń tutaj dać, rozmiar magazynka standardowo, szybko strzelność, czy więcej, odrzut oczywiście możemy jeszcze zredukować i możemy ulepszyć nasz bardzo fajny młoteczek. Obrażenia, wiecie, zawsze fajne i uderzenie musi być oczywiście największe. Tak więc mamy tutaj troszeczkę tutaj zapasu. Dobra, tutaj widzę, że chyba za bardzo nie będziemy musieli co kupować tej amunicji. Dobra, więc mamy tutaj troszeczkę ulepszenie. No ogólnie nie zostało nam za dużo kasy, ale wiecie, zawsze spoko. Więc tak, mamy naszą piękną tutaj artylerię wszystkiego, żeby uderzać bardzo ładnie. Jak widzicie, uderzenie daje nam naprawdę bardzo tutaj
duży promień. Więc tak, ludziska, z tego co ja tutaj widzę, mamy mniej więcej tak powiedzmy 24 minutę, tak więc jak wam dzisiaj wspominałem, dzisiejszy odcinek właśnie będzie takiej długości, więc na ten odcinek ogólnie to będzie wszystko. Ogólnie mam nadzieję, że wam się dzisiaj podoba i pomimo jak zwykle lagów, które jak zwykle tutaj występują, było fajnie i wiecie, dało się to oglądać. W każdym razie, jeśli odcinek wam się podobał, no to standardowo tutaj zachęcam was do zostawienia łapki w górę, jak i do dodania filmu do ulubionych, gdyż wtedy będę wiedział, że na pewno wam się podoba. A jeśli chcecie być standardowo na bieżąco, no to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, więc jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku z SimCity, w kolejnych Space'ach, tym razem oczywiście z Jacobem, mam przynajmniej taką nadzieję, że już się to uda nagrać i w kolejnych odcinkach na moim kanale, więc trzymajcie się ludziska i cześć!